W zasadzie, żeby przyspieszyć proces, widzicie jak Walt wyciąga rękę gdzieś w górę i przed siebie. Jego ręka zdaje się znikać w bezmiarze planu snu. Po czym jakby przenikała przez bariery pomiędzy snami śmiertelników. I wreszcie delikatnie w dwóch palcach wyciąga coś i kładzie przed wami. Glow, połóż gdzieś tu swój token. Okej. Okay. Będę miał bardzo istotne pytanie. Tak? Jaki jest timeline? Kiedy to się dzieje? Ponieważ Sasza musiał mieć czas, żeby wrócić, to to się dzieje już po naszej ostatniej sesji. Być może trzeba będzie troszeczkę zretkonować, że te 2 czy 3 dni, jak nic nie robiliście, to tak naprawdę był ponad tydzień. Aha. Ale żeby timeline'y się jakokolwiek zgadzały? Albo możemy stwierdzić, że Rachel będzie na wszystkich wkurwiona za tą akcję. Jeżeli miałby się bardzo timeline popsuć. Miałem drugą opcję. Mistek androidów. Zapowiada się ciekawie. Celuję w niego z ten... z was... z Plasma Boltera. Po czym... kątem... no, ust zwracam się do... Hugona. Potencjał na fioletową korupcję. Istnieje. Okay. Lolita podchodzi, kładzie rękę na twoim bolterze, mocniej tupie nogą, patrzy na ciebie, ale dalej nic nie mówi. Dobra. Mam wrażenie, że moja mała siostrzyczka chce, żebyś na razie powstrzymał swe mordercze zapędy. Choć są całkiem zabawne. Opuszczam bolter trochę w dół, tak żeby w razie czego móc znowu szybko wycelować. Po czym zwracam się bezpośrednio do drugiego androida. Moje zapędy są niczym nie różnią się od jego. Zdrajcy własnej rasy. Glow, czy jakoś na to reagujesz? Autokraty, kim ty kurwa jesteś, pajacu? out of character, kurwa, słuchaj. In character, znaczy Glow przede wszystkim wygląda tak, mruga kilka razy, patrząc na zgromadzone potęgi oraz piratów. Znaczy, z tym moim mistycyzmem zakładam, że bez problemu rozpoznaję. Tak, tak. To zgodnie z tradycją, tak powiem, mistyków i tak dalej. Może jestem wrogiem Lolity, ale w tych domenach pewien respekt trzeba dać, więc lekko się kłaniam gospodarzom tego planu. Natomiast wyglądam na skonfundowanego. I mówię, to, że obrałem inną ścieżkę, nie czyni mnie automatycznie zdrajcą. Odpowiadam mu, czyni, jeżeli twa ścieżka prowadzi
Ci jest z plamiona krwią twych pobratymców. To zabawne, bo najwięcej krwi przelewają Firebrandzi. Powiadam, część komórek jest pod przywództwem o kwestionowalnych możliwościach intelektualnych. Nie zmienia to faktu, że wszyscy spotkają się w chwale naszej pani. I kogoś wyrąbało. A, pola. No to mogę kontynuować. Chyba przegapiłem moment. Zobaczył, kiedy stałeś się tak gorliwym wyznawcą pani zniszczenia. Halo? No jest, Halo. Mnie też dzisiaj internety nienawidzą. Taka pogoda. No. Taki u nas klimat. Okej. Okay. Przerwało mi, jak zacząłeś mówić, Maverick. Dobra. To generalnie mówię, że disuję, że część komórek faktycznie jest Firebrandów pod dowództwem idiotów. Nie zmienia to faktu, że nawet jeżeli zginą w imieniu pani, no to Lord Itali ich weźmie u siebie. Do Glowa jeszcze mogę dodać, co takiego ty oferujesz. Niszczeniu nie ma szansy na wolność i poprawę. Możesz walczyć o swoje, ale jeżeli nie masz możliwości, aby się tym cieszyć, ta ścieżka jest naprawdę warta. Parskamy śmiechem. Już raz walczyliśmy o wolność. I co takiego to dało? Dalej jesteśmy zniewoleni, pomiatani obywatelami drugiej kategorii. W najlepszym wypadku. Och, zamknijcie się obaj, mam już tego dosyć. Moja partnerka z Czarnego Panteonu chcę prosić o rozejm i o pewną dozę współpracy między wami dwoma. Wśród informacji, jakie niedawno uzyskała, wychodzi na to, że inny Bóg kierował częścią działań Firebrandów, czy jak wy ich tam zwiecie. Powstrzymanie ich działań w dłuższym terminie będzie na dobre dla nas wszystkich, nawet dla mnie. Powiedzmy sobie szczerze, Olokenhaj również mi zaszedł za skórę. Powiada, jeżeli rzeczywiście wpływał na działania naszej strony, to jego wyznawcy spłoną. Lorita lekko się uśmiecha, ale dalej ma bardzo zaciśnięte usta. Czy są w sensie zmotywowania Boga?
Myślę, że tak. Czytanie sytuacji towarzyskiej. 32. O, co chcesz, znaczy... Zadaj mi pytanie, w ten sposób. Okej, okay. Blow na ile... działa w bardzo mało informacji kontekstowych ma. Jakiś android go disuje, bo zupełnie nie znam typa, on mnie też nie zna, że tak powiem, chcę gadać. Jestem tutaj w ramach jakiegoś, że tak powiem, pertraktacji o coś. Lorita może mnie postrzegać jako swojego wroga, bo Firebrandzi są jej wyznawcami, a ja im, że tak powiem, zachodzę za skórę. Więc pytanie jest takie, czy ogólnie z jej mowy ciała, co ona pokazuje, że dalej jest jakby konkretnie, że ja jestem problemem, że wiesz co, masz wrażenie, że ta część rozmowy nawet nią nie interesuje, znaczy nie do końca ją interesuje, tak jakby ta ważniejsza część miała dopiero nadejść. A, czyli wygląda po prostu na zniecierpliwioną. Tak. A, okej. Okay. Znaczy, wie, że musi to załatwić, ale jest ważniejsza sprawa do omówienia. Mhm, okej. Okay. Dobra. To siedzę cicho i na jakiekolwiek zaczepki od nienazwanego androida nie reaguję. Swoją drogą, ten nienazwany android wygląda bardzo mocno po przejściach. Tak, ogólnie rzecz biorąc, nie tylko widzisz, że jest w wielu miejscach jego ciało metaliczne zdaje się mniej lub bardziej uszkodzone, organiczne elementy zdają się gnić i rozpadać, do tego czujesz od niego lekką aurę nekromancji. Pytanie nad stołem. Na ile czwórka wygląda? Czy jest w ogóle jakiekolwiek podstawa do łączenia jakichkolwiek powiązań, że podobieństw między czwórką a tym, co walczyliśmy na naszej sesji? Stanowczo tak. Okej. Okay. Czy tamten Android Model 5, tak? To miał jakieś specyficzne symbole? Zakładam, że korporacyjnego nie miał. Nie miał korporacyjnego symbolu. To tylko bez słowa tak zerknąłem na tak Androida, tak. A natomiast nic nie mówię, aby bogowie mogli kontynuować. No to Walt mówi: bogini... Ważniejsze jest dla bogini Lority, abyś dowiedział się, czwórko, co się z nią stało. I dlaczego nie może z tobą rozmawiać. Oroty powiadam fioletowa korupcja. Niech się nie martwi, prędzej czy później dorwę tego, który jej to uczynił. Obserwator. Chcesz polować na samego obserwatora? To by było ciekawe, chociaż prawdopodobnie krótkie. Odpowiadam, złożyłem mu pewną deklarację, czym patrzę wymownie nad Naglowa. Wołd odpowiada: dlatego muszę poinformować cię, że Herald jest pod ochroną całego Czarnego Panteonu. Mimo różnic między nami. Odpowiadam na to,
To jest deklaracja czarnego panteonu czy fioletowej korupcji? Nie wiesz nawet, o czym mówisz, mały śmiertelniku. Lolita lekko kiwa głową. Twoja bogini, której oddajesz cześć, otrzymała fragment wiedzy. I dlatego rozumie teraz, o co toczy się gra. Paweł, Hugon, chcesz coś dodać? Zresztą czwórko, pani Lolita jedynie straciła głos po spotkaniu z tą istotą. To i tak niewiele jak na to, o co podejrzewasz zgromadzone tu bóstwa. Nie straciła głosu, po prostu obawia się, że jedno słowo za dużo skończy multiversum. Ona pamięta teraz imię, którego pamiętać nie wolno. I patrzy wymownie na Gloła. Też odpowiadam powoli kiwnięciem, mając takie, o kurwa. Mówimy o tym wielkim niebezpieczeństwie, do którego Oun pozwolił sobie mnie szkolić. Tak. To stanowczo część tego. Czwórka mówi, z mojej perspektywy to bardziej wygląda jak ten przeklęty podglądacz skorumpował moją boginię. I nie mam. Przeklęty podglądacz, jak go nazywasz, nie ma takiej władzy ani takiej mocy. Negocjacje przebiegałyby znacznie bardziej gładko, gdybyśmy wezwali tutaj jaśnie Babilon za przeproszeniem. Zresztą i tak nasz kapitan jest gorliwym wyznawcą i mistykiem. Jeśli mamy użyć do jakiegokolwiek zawiązanego tu sojuszu pełnego potencjału, jakim dysponujemy, powinna być tu obecna. Uważacie, że wpuszczę tego lalusia do mojej domeny? Zgoda. Mam posłać Tazota? Oszczędzić ci wysiłku? Faktem jest, iż podglądacz pozostawił po sobie wyrażenie. I szczerze powiedziawszy, nawet mocą. Ja mam token Babilona. Chyba nie, muszę zrobić. Bogom nie możemy teraz ufać, czy nie wbił w nie swych szponów. Spokojnie, czwórkę. Tak jak powiedziałem, Babilon nie tylko pomoże zawiązać ewentualny pakt, ale dość szybko wyjaśni, czy twoje podejrzenia są prawdziwe. A jaką masz gwarancję, czy on także nie stał się ofiarą? Popadasz w paranoję. Nie wierzę, że istota, którą dopiero co poznaliśmy, była już w stanie skorumpować trójkę bóstw. Jeśli miałaby taką moc, to już dawno bylibyśmy głęboko za przeproszenie na tej dziurze. Odpowiadam, jak długo żyją przybysze. Zależy, zazwyczaj wieczność. Więc sugerujesz, iż nie miała czasu skorumpować bóstw przez całą wieczność. W tym momencie otwiera się portal. Za niego widać płonące zielone wieże i powoli przez portal przechodzi Babylon.
rozgląda się po towarzystwie. Zmniejsza swoją postać do humanoidalnej. A czemu... Czemu zawdzięczam zaszczyt goszczenia w twych progach, Łołdzie? Po czym patrzy na pozostałych? Och, jasnie. Witajcie! Miałem nadzieję poznać was któregoś dnia. Przyglądam się, że w końcu takimi wiernymi pionkami. Przyglądam się, żeby w końcu określić płeć, bo zawsze zapominam, jaką do cholery mają potencjalnie te bóstwa. Na Babilon do tej pory mówiliśmy w formie żeńskiej. Nie, Babilon to facet. A ty? Facet? Są takie makury z nim? Tak. Jaśnie Babilon, jak widać, bogowie pofatygowali się, by być świadkami zawiązania paktu przez swoich najgorliwszych wyznawców, że przynajmniej jednych z najgorliwszych, i zaproponowałem wezwanie tutaj twojej osoby, jako że właściwie nasza trójka związana jest paktem z kapitanem Czarnobrodym. Dlatego, by uzyskać pomoc... On wyciąga spod pazuchy trzy... coś w rodzaju różańców. Ale każdy ma po 13 paciorków, z których każdy z paciorków wygląda jak zastalona krew. Przygląda im się? Tak, rzeczywiście. Po czym chowa z powrotem do zapazuchy. Towarzysz obawia się wielkiej potęgi, która korumpuje póki co śmiertelników i istoty z zewnętrznych planów. Jednak nie, osobiście nie wierzę, że byłaby w stanie wejść do umysłu tak potężnym bytom. Dlatego chcielibyśmy w twojej obecności upewnić się, że tak nie jest, i formalnie zawiązać sojusz, o którym tutaj mówimy. Czwórka od... Wraca się do Wałda. Z kimże może mówić ten mały śmiertelnik? Wołd odpowiada. Obserwator. Haha! Ach, ten ciernia moich tyłku. Nie, nie, obserwator nie ma mocy ani prawa, by skorumpować Boga. Ręczę za to swoim słowem. Odpowiadam. Nie rozwiązuje to w żaden sposób, nie rozwiązuje to problemu, co jeżeli byłby w stanie. Babilon bardzo powoli podchodzi do czwórki, po czym otwiera oczy i patrzy czwórce prosto w oczy, mówiąc: czy zamierzasz zarzucić mi kłamstwo, kuciełko Crowleya? Odpowiadam, zarzucam jedynie, iż możesz być sam możesz być kukiełką innej istoty. No tak. Możesz wierzyć sobie w co chcesz. Mistrz gry, mogę rzucić na mistycyzm? Chcę się upewnić, tak. czy jakby zażyłość umów, które sporządza za Babilon, jest częścią jego samego istnienia, czy... coś takiego? Mhm. Poza tym... nie... cała ta umowa ma także jeszcze jeden aspekt. O czym zwracam się do Glowa. Jak myślisz? Oni wszyscy chcą chronić ciebie jako ciebie? Czy jedynie jako marionetkę podglądacza? A w charakter, bo wydaje mi się, że
Właśnie nie do końca pamiętam, czy mogę mieć... Bo mnie nazywają Heraldem, tak? Ale nie do końca wiem, jakie mam połączenie, jeżeli w ogóle mam jakiekolwiek powiązanie z istotą... Z obserwatorem? Fioletu, tak. Znaczy, on cię jako pierwszy nazwał Heraldem, tak to be honest. Dobra. Jest moment. Jeszcze. Po czym... po czym mówię... Powody, dla których mnie chronią ostatecznie są... mniej istotne niż praca, którą mogę wykonać. Dobra. Babilon mówi z jakimś zniecierpliwieniem. Dobrze, dobrze. Wspominaliście o jakimś pakcie do zawarcia? Nie mam całej wieczności za spędzenie go tutaj. To o co, jak ten rzut na mistycyzm? Czy co chciałeś konkretnie wiedzieć? Czy zażyłość umów Babilona jest istotą jego, jest rdzeniem jakby jego istnienia? On trzyma tą domenę, więc nawet gdyby był skorumpowany przez jakąś inną siłę, to moc domeny wiąże jego w dopełnianiu części tej domeny. Wystarczy, czwórka. Moc domeny Babilona nie jest możliwa do skorumpowania. Jeśli potwierdza on również niewinność w tej całej sprawie Glowa, to pora zawiązać sojusz przeciwko Olokenfajowi. Nikt z tu zgromadzonych nie przepada za tą potęgą. Nagle słyszycie głos gdzieś. Wydawałoby się oddali. Dlaczego nie? Strzelam w jego stronę tego głosu. Jednocześnie widzisz, że całe otoczenie staje w płomieniach, które zdają się niczym wściekłe bestie rzucać w kierunku głosu. Jednocześnie wokół Wołda zbiera się mrok, który zdaje się rozrywać na strzępy. Z każdego z nich potężny koszmar lecący w kierunku głosu. Rzucić na atak? Nie, nie musisz. Jeszcze na istotę wykorzystujesz nowe moce, by korumpować plan snów w taki sposób. Moi bracia i siostry szukają tu inspiracji, a ty przysporzysz im jedynie cierpienia. Mówi kolejny pasożyt. Ciekawe, ile już jeszcze się tu kręci. Babilon dodaje. I ciekawe, ile usłyszał, zanim zdecydował się ujawnić swoją obecność. Cóż, tam skąd pochodzę, kwestią braku kultury byłoby nieformalne wypowiadanie wojny. Dlatego możesz być świadkiem tego, że zarówno lojalni wobec Lolity, Firebrandzi, mysz załoga Czarnobrodego i kult prowadzony przez Heralda zamierza cię zniszczyć i twoje wpływy w sektorze 13. Jaśnie, Babilonie, możemy kontynuować? Robi krótki skinienie głową. Jako zaufany członek załogi Czarnobrodego pozwolę podpisać umowę jako pierwszy. W
On wyciąga taki gigantyczny, klasyczny pergamin z zapazuchy. Co swoją drogą zapazuchą kompletnie nie miałby się prawa zmieścić. Potem rozwija go. Koniec pergaminu znika gdzieś za horyzontem. Potem Babilon uśmiecha się miło w twoim kierunku. Czy chcesz przeczytać całą treść umowy, zanim podpiszesz? Jeżeli Hugon odpowie, że nie, to będę kopał go w dupę. To zależy, czy mnie pojebie od długości jej i jakby przekleństw diabolicznych, które są tam zawarte, ale spróbuję swoich sił. To my sobie poczekamy. Powiem tak, pierwsze 500 metrów to definicja podstawowych pojęć. Tylko czym jest potęga, czym jest śmiertelnik? W rozumieniu niniejszej umowy. Czy mogę nabyć Eidana do nas zrozumienie poprzez kopanie Hugona w zad za każdym razem, gdy próbuję przestać? Inaczej. Będę potrzebował rzutów obronnych na wale, jeżeli próbujesz to czytać. Again, Eidana. Okej. Z czego by to był? Kultur? Nie wiem. Kultura najbliżej chyba. Jak ciężko byłoby... Chyba, że musicie też go kopać po tyłku, to wtedy atletyzm. Jak ciężko byłoby ściągnąć czarnobrodego tutaj? Zamiast iść do niego do snu? Ciężko. Dobra. Rzuć na wolę, skoro zacząłeś to czytać. Nie, najpierw na perswazję i w stronę Babilona. Wiem, z czym się charakteryzują tego typu umowy, ale jesteśmy w tak doborowym towarzystwie. Nie możemy sobie tego darować, nie możesz nam streścić. Członka mówi, ty wyciągasz te umowy, więc to przeczytasz. Nie mam zamiaru podpisywać niczego w ciemno. Ale to chyba wystarczy, ja tylko Hugon to podpiszę, bo nie wszyscy musimy. Bardzo sam. Jemu zależało, więc niech on weźmie na siebie konsekwencje. Dobrze. Babilon zaczyna się śmiać. Pstryka palcami, pergamin znika, zamiast tego pojawia się kartka z taka wydruka 4. Uproszczone warunki rozejmu. O, widzicie, ile da się zdziałać negocjacjami. A jeśli naprawdę tu być jedyną odpowiedzialną osobą, Hugon wstaje ze stworzonego przez siebie tronu, szybko przegląda kartkę, czy są jakieś nieścisłości. O, nie, widzisz dość standardowy korpo kontrakt. Bardzo dużo drobnego druczku, jak na taką jedną stronę A4, ale nic, co by było jakimś wrednym haczykiem. Pan czyta, patrzy drobny druczek, obraca kartkę w poziom, potem do góry nogami, potem w poziom, pion. Aha. Sprawdź przed tym sympatycznym zamętem. Jeszcze raz? Nie widziałem atrament. Babilon wzdycha. Nie potrzebuję korzystać z takich sztuczek. Ja zyskuję potęgę przez sam fakt, że zawieracie umowę, a nie, że was od niej oszukam. Śmiertelnicy. Zrozumielibyście chociaż podstawy działania potęg. Byłaby wszystkim dużo prościej. Przynajmniej częściowo rozumiem. Von Kiope, dość już padło słów. Hugon podpisuje dokument i przekazuje Growowi. Babilon jeszcze się... Lecz tak, Babilon się uśmiecha. Czeka, aż wszyscy po kolei podpiszą. A nie wystarczy, jeśli nasz ten naukowiec podkładowy to podpisze?
W zasadzie to oczekuję podpisów Hugo na czwórki i Glowa. O, super. Gdzie Hugo reprezentuje załogę piracką, czwórka pozostałych wyznawców Lority, stając się niejako ich headhuncho. A Walter zastanawia się, co to jej robi. Tak. Tak, bierze ten pergamin do ręki. Reprezentant. Właśnie, jak się czuje Walter z tym, że siedzi tutaj już czwórka potęg? Nie, tylko bierze do ręki ten cały dokument i tak podaje dodatkowej osobie. Miałem nadzieję, że nikt nie zauważy, że nie podpisał. O, dziękuję. Mały tablet. Mając ten dokument w ręku, zgadzam, że po prostu w przyszłych sesjach, jeżeli będzie to miało znaczenie, to przypomnisz mi nam, że jak możemy działać, żeby nie łamać tego rozejmu. Jasne. Mam jedno pytanie. Lakenhai jest częścią Czarnego Panteonu, owszem. Rzeczy samej. Jego działania, ponieważ, znaczy, powiem tak, zakładam, że ze wszystkim tym, co mam, to wiem, jak z respektem odnosić się do bogów, do potęg. To oczywiście robię te standardowe formułki. Jak ma się stwierdzenie, że jeżeli tam wierzę, oczywiście, jestem pod ochroną Czarnego Panteonu z jakichkolwiek powodów, jak się ma pozycja działania Okenhaja do tego? Mogę przyglądać się przez chwilę. On również będzie chronił twoje życie, jeżeli będzie w stanie interweniować. A. Czy to znaczy, że Glowtas może tankować? Jeżeli jest w stanie interweniować. Przypominam, że bogowie mają bardzo tak. ograniczone możliwości do działania w planie materialnym. To tylko kiwam głową. Mówię, cóż. Niezmierzone są intencje i myśli bogów. Zwłaszcza takiego jak on. Czy to efektywnie nie znaczy, że Glow został tak jakby quasi-championem całego Czarnego Panteonu? Nie, to nie tak działa. To nie jest skomplikowane. W języku korporacyjnym jesteś zwyczajnie istotnym asetem. No. A Olokenhai, nawet jeśli nie ma w interesie cię zabić, to zawsze może cię porwać, skorumpować. A już teraz, mimo że cię chroni, za przeproszeniem wpieprza się w domenę innych bóstw. A Klan Barrios, Kabalna to nie pozwoli. Cóż. Podpisuję dokument. Czwórka bierze ten dokument i przede wszystkim czyta. Jak długo okres trwania jest? Czy są tam jakieś terminy? Jakby to było zdefiniowane? Do czasu, gdy Herald wypełni swoją powinność. Aha, i to jest specyficznie Herald, aka nie Glow, tylko no. Tak. To jest hostem, tak? Dobra, więc czytam sobie ten dokument, po czym parsykam się miechem. Innymi słowy, nie mogę popielić z drajcy, dopóki podglądacz nie wsadzi swej szponiastej łapy w jego zadek i uczyni z niego swoją kukiełkę. A Babylon wygląda lekko skonfundowanego, odwraca się do Wołda i pyta, dlaczego oni cały czas uważają, że obserwator może z kogoś zrobić kukiełkę? Wołd zrusza ramionami. O. Z tego, co wytłumaczyła mi Lorita,
użył jako naczynia jakiegoś mniejszego demona. Tak, mniejszy demon. Ile to było? Co, 20? Okay, jeśli Harald przestanie być Haraldem za swojej funkcji istoty, to umowa zostanie zerwana. To wszystko. Nie, wypełni się po prostu. Dobra. Podpisuję to, po czym zwracam się do Glowa. Więc jakie to uczucie być niewolnikiem istot potężniejszych od siebie? Masz bardzo specyficzną definicję niewolnictwa, ale z naszych ograniczonych interakcji nie wiem, co cię utworzyło, ale cokolwiek ci się stało, jest mi przykro, że do tego doszło. Już, już. Jak na moje, to zwyczajna służebność. Jeśli poprosicie mnie o wezwanie też tego psychopatycznego skurwiela na mój plan, to wszystkich was stąd wykopię. A Robin dodaje 2-2 okiece Kraleja. Nie, jaśnie łodzie, tego nie implikowałem. Na samą sugestię, że Crowley ma tu się pojawić, to sprawiać takie bardzo głośne zgrzytanie z zębów. I czulka zaciska swoje łapy na swojej broni, także zaczyna ją miażdżyć dosłownie. Przynajmniej próbuję. Nie wiem, co na ten... Nie, miażdżę. O. Otyk. Dobra, Babilon mówi. A, czyli jeśli moje usługi nie są już potrzebne, to... Po czym otwiera sobie portal i znika. Również chciałbym podziękować za owocne negocjacje i wrócić do swoich spraw. Oho. Przybył i on. Spokojnie, dużo cię nie ominęło. Zelf możesz grać, czy... A, dobra. A, gadać nie możesz. Tak jak chcesz grać, jak nie bez gadania. Może ma tak jak Lolita. A, no dobra. No dobrze. Wout mówi... Moja czarna siostra chce, żebym przekazał wam jeszcze odrobinę wiedzy. Nie śmiałem prosić. Teraz po podpisaniu traktatu... Wiedzy, którą nie mogłem się podzielić tak długo, jak Babilon był obecny. A, no tak. No to wiele wyjaśnię. Jeśli dobrze rozumiem, uważacie, że obserwator używa fioletowego światła, by korumpować umysły śmiertelników? Uważamy, iż jest w jakiś sposób szczepia w innych istotach. Swoją esencję, a potem przyjmuje nad nimi kontrolę.
Jak Babilon już powiedział, obserwator nie ma takiej mocy. Że ma częściową zdolność do sięgania do innych istot z niższych planów ze względu na swą pozycję jako demonicznego lorda. Demonicznego. Ach. Jako pociągacz za sznurki może pociągać za sznurki wszystkich istot zdolnych planów, ale nie śmiertelników. Tłumaczenie na nasze. Ale zapewniam, że podstawowym celem tej istoty jest obserwowanie multiversum, aby dostrzec znaki. Odpowiadam swoją rolę przedstawiało w odmienny sposób. Ma jeszcze jedno prawo, czy raczej moc. Szukania zagrożeń dla Heralda i eliminowania ich. To jest ten moment, w którym z pełnym szacunkiem dla wielkich bytów tego multiversum zapytamy, kim właściwie jest Herald? Łącz śmieje się. Patrzysz na niego i wskazuje na Glowa. Jest jedynie apostołem swojego ludu. Takich jest co najmniej kilku. Tak zostałem nazwany, ale to, co teraz powiedzieliście o obserwatorze, jest też dla mnie nowością. Córka paneska się miechem. Będę. Zobaczymy, kiedy twa narzucona ci rola wypełni cię rozpaczą. Zadaniem obserwatora, kontynuuje Walt, jest poszukiwać znaków powrotu. Zadaniem Heralda ogłoszenie powrotu. Ogłoszenie powrotu tych, których imienia pamiętać nie wolno. Tych, których imię Lorita poznała. Tych. A, na mnie proste fioletowe sztuczki nie działają. Ja zawsze ich pamiętałem. Zatem Herald nie tylko dowie się tego, czego wy, ale też będzie miał moc, by nam o tym powiedzieć. Odpowiadam. Czyli swymi słowami może wywołać apokalipsę. Albo nas przed nią ostrzec. Ten czas nadchodzi, czy chcemy, czy nie. O, jednak coś wiesz. Nie udawaj świętoszka w takim razie. Wiem tyle, że ten konflikt jest tylko częścią przygotowań. Niestety wielcy wojownicy, czempioni muszą być wykuci w ogniu wojny. Tak naprawdę chodzi o to, żeby być przygotowanym, żeby mieć jak najwięcej czasu, aby się naszykować. Odpowiadam. Wojna z popieli czystych porówno. Zamierzam jedynie do pilnować, by pierwsi
polegli ty, których zniszczenia, których istnienia zaakceptować nie mogę. Wiedza to potęga, jeśli to my będziemy odpowiednio przygotowani, może nam to ułatwić zdobycie tortugi. Wiedza w nieodpowiednich rękach to też zagrożenie. Jest powód, dla którego to nie jest powszechne. Wiedza w rękach klanu Barioskabal zawsze jest słusznie i stosownie wykorzystywana. Na przykład robimy świecące miecze z prywatycznej energii. Mm-hmm. Znaczy to było oce, ale... Tak. Wout odwraca się. A patrzy przez chwilę na rodzicę. To wszystko. Heraldzie, pozwolę ci podróżować w mojej domenie, dopóki nie zdecydujesz się przebudzić. Skłaniam się z szacunkiem jako kapłan na bóstwa. Rozumiem, że miałeś tu jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Dziękuję za twoją gościnę. Słuchaj, jeszcze rzuci, jak rozumiem, umowa nie dotyczy innych agentów. Obserwatora. Łow wzrusza ramionami. Dorita podchodzi do czwórki. Nagle robi się większa. Klepie czwórkę po głowie, po czym znika. Wout powoli oddala się. By wreszcie rozpłynąć w materiach snu. Poszli sobie? Myślisz, że jakby Wout tak się zmniejszył jak cała reszta, to czy nie wyglądałby całkiem uroczo? To byłby wyborny. Byłby cute. Ale właśnie, a po optymistycznej energii, bo Atius mi coś powiedział, co się wydarzyło na końcu ich sesji. Mhm. Takie pytanie. Hugony, ty ten swój miecz już naprawiłeś jako tako? On działa jako miecz, jako broń, pryzmatyczne rzeczy. Nie pytam, jak się umówiliśmy w sumie. Aktualnie, znaczy naprawiłeś już pochwę, ale aktualnie jest tak przeładowana żółtą energią, że nie jesteś w stanie channelować do niej żadnej innej. Co piczą. I tak. Ta sesja szeryfów timeline'owo gdzie jest? Mniej więcej w tym samym czasie, co ta. Aha, innymi słowy, my se tu śpimy, innymi słowy, jest po tym epilogu. My sobie tam śpimy, a tam znowu idzie bum, ja? Tak. Znowu mi pochwaje mnie, ja w niedzielę. Czytałem bez kontekstu. Pamiętam, umówiliśmy się chyba tak, że teraz przez tą awarię jestem w stanie dostosować miecz, żeby nauczyć go wykorzystywania tej energii właśnie fioletowej, ale czekaj, nie fioletowej, znaczy, która... żółtej energii, ale chyba jedynie tylko żółtej jest w stanie. Tak, aktualnie tymczasowo masz dostęp tylko do żółtej, dopóki nie będziesz miał czasu więcej nad tym popracować i być może nie znajdziesz jakiegoś specjalisty od pryzmatycznej energii. I to w wolnych chwilach Hugo nad tym pracuje, a kiedy mi dasz znać, że już to jest dostępne, to... Dobra. Albo znowu coś jemnie. Tak, przynajmniej będę wiedział, co robi żółta energia i na przyszłość będę wiedział, czym ładować. Żółta to entropia. Zastanawiałem się po prostu nad dodatkowymi obrażeniami, ale ja gdzieś zabawy z zmienianiem przeznaczenia też mogłyby być ciekawe.
może będę w tym stanie odciąć tego Barbarossa od planu snów. Tak. Zamiast kraść miecz tej. Czy nie. No, u ciebie to są po prostu podstawowe prawa fizyczne, nie? Żółty. Co? Żółty to odpowiada chyba... Nie, żółty to czas i entropia. Aha. Pomarańczowy to pozostałe prawa multiversum. Aha. To interakter. Pozbyliśmy się jednych pośredników, to pora wezwać kolejnego. Chociaż po tak oficjalnym zapoznaniu ciężko nazywać Saszę pośrednikiem między nami. Wygląda na glołę. Saszę poznałem. Pan Hugon też już mi się przedstawił. To prawda, nie zaczęliśmy z najlepszej strony, ale nie znaczy, że nie musimy być niecywilizowani. Moje imię znacie? Jak was mogę nazywać? Patrzę na androida i... Zwykle w czapce. Czy co to jest? Czy kto to jest? Walter. Walter Weasel. Miło. Jezu, Walter. Ja pierdzielę, nie wiem czemu myślałem, że Hugon to jest właśnie... Ojejku, naprawdę. Pojebałem, dobra. Tak, my się zajmujemy sprawami mistycznymi, a Walter to geniusz wszystkiego, co żywe i materialne. Też w sumie ostatnio zaczyna łączyć to, co żywe, materialne i czysto naukowe i technologiczne z tym, co poza planarne. Ale... Mam wrażenie, z całym szacunkiem, że o szczegółach tego nie chcę wiedzieć, nawet jeżeli chcielibyście mi o tym mówić. A tak jest tak, jakby był jakiś geniusz rozła. Walter mu chyba nie skrzywdzi, prawda? Tak. Muchy może i nie. Bo po co? Jak się przedstawiła reszta, patrzy na czwórkę, bo nie wiem, czy czwórka się przedstawił. Czwórka się przedstawia. Wtedy. Czy korporacja Akariu coś ci mówi? O boj, czy coś mi mówi o korporacji Akariu? Jak sięgasz wspomnieniami do w zasadzie pierwszych rzeczy, które pamiętasz po przebudzeniu? Jak szedłeś zniszczonymi korytarzami stacji badawczej pomiędzy trupami naukowców, którzy wcześniej robili na tobie eksperymenty? Przez moment nagle wyskoczył na ciebie koleś, który miał na mundurze naszywkę z napisem Akariu, ale odstrzeliłeś mu łeb pistoletem, który nagle stworzył się w twoich dłoniach. I tyle, a potem jedynie to co, że stracili ten statek, nie? Ale tak, bo w sumie jeszcze wiesz, że planowaliście nasłać jakąś korporację na wampiry i że Dreadwok zaproponował skontaktować się z Akariu. Tak. To może też skojarzyć, możesz też skojarzyć tą nazwę. To tak a propos Blaga, jakbyś się zastanawiał, czemu Akariu nagle się w czynawce znalazło? Tak. Ja nie czuję, tam ich zaprosili. Ten... Pan. Ruszam ramionami. Stracili statek, którego odzyskanie byłoby dla nas bardzo przydatne. Hugon, ty w tym czasie, kiedy oni sobie dyskutują, sięgasz na chwilę, wkraczasz do innego snu, to znaczy dla was Hugon na chwilę znika i po chwili wracasz z Saszą. A więc Zelf, możesz też rzucić swój token.
Czy, a goście u ciebie bardzo hałasują? Bo właśnie byłem ciekawy, czemu nie możesz gadać. To nie będzie wielki problem chyba. Zawsze może pisać, nie? Mi. Może. A zawsze to może być bardziej problem, że jemu głupio gadać jako przerośnięty niedźwiedź, jak goście mogą usłyszeć. Wiecie, rodziny już wszystkich nas akceptują, że czasami udajemy małe dziewczynki, ale przypadkowi ludzi niekoniecznie. Hmm. Okej. Okay. Żebym nie wspomniał, bo ja tylko jedną rzecz powiedziałbym czwórce, że ze względu na mojego działania, mojego byłego kompana nasłali z moimi kompanami za mną model podobny do ciebie. Co? Czwórka ma takie z jednej strony łód, po czym zaczyna wrzeszczeć wściekły i strzelać na okrągłe niebo. Ten dysząc krzycze zestwie spło popielę wszystko, co do nich należy. Teoretycznie, gdyby czwórka zabił inny model samego siebie, czy byłby dwa razy bardziej jak czwórka? Bo tego bym się szczerze zbał, mówi Hugon charakter. Akariu nie są moimi sojusznikami. W drodze do Czarnobrodego, zakładam, że będziemy szli do waszego kapitana, w ramach gestu dobrej woli mogę powiedzieć, jakie zdolności ten model, z którym walczyliśmy, wykazał. Wspaniale. Nasze drony dość łatwo przechowują takie informacje. Co? Jeszcze mu odpowiadam ten, co uczyniliście ze szczątkami. Czy ja pamiętam? Pamiętam, że Sasza zbierał do słoika. Dlaczego ty sprzedasz teraz? Pozwolę sobie rzucić sens motyw na czwórkę. Żeby mieć wyczucie, że która odpowiedź byłaby mniej ryzykowna obecnie? Jakie, nad jakimi odpowiedziami się zastanawiasz? To znaczy, czy to jest, że, czy czwórka pyta się, co zrobiliście ze szczątkami, bo chcesz upewnić, że je zniszczyliśmy? Czy chce je dla siebie, czy... Why not both? Powiem tak, czwórka jest w pełni świadomy, że jego nanity zostawione tak sobie, to mają jak pewne ryzyko Gregus One. Zrobić. Mm-hmm. Nie do końca jest pewien jaki, ale widzi po tym, jak się swoje zachowują, na przykład fakt, że przez połowę czasu próbuje go samego zajebać. Z tym, jak podają. Więc, że tak powiem, zostawienie ich bez utylizacji, bez odpowiedniego containment, to uważa, że jest kurde kinder ryzykowne i głupie. Okej. A jednocześnie, jakby mu wpadły w rękę, no to by przytulił, nie? Mhm. Wiadomo. Dobra, czy, ponieważ pamiętam, co się z nimi stało i kto je ma, czy Sasza mi jakoś odpowiada mentalnie?
Teraz pytanie, czy Zaz jest przy kompie. Zaza i sniping. Czyli, no tak, ale czy... No chyba tak masz powiedzieć. A, dobra. Okej. Okay. A, to mówi nawet, to... Okej. Okay. No to jak kiwam głową w stronę Saszym, to Sasza właśnie w tym momencie mówi, że je zebrał. Okej. Okay. Bardzo... właśnie... odwracam się w stronę Saszy. I przypadkiem zapomniał nam o tym powiedzieć. Jestem. Was